Vítám vás z Paraguay Live. Pit, alebo lepiej Zbyszek. Dzisiaj porozmawiamy o domu. Będę odpowiadał na wasze pytania. Jedno z nich chodzi o budowę domu. Jak jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Co, sorki za robocze ubrania, no ale trzeba też pracować od czasu do czasu. Jesteśmy tutaj na działce, jak widzicie, i jedno z waszych pytań było, czy dotyczyło budowy domu w Paragwaju. I Małgosia chyba widzę, Leszek i Jurek chyba, jak widzę, między innymi zadali te same pytania, co jeżeli chodzi o budowy domu. Oczywiście nie budujemy tylko domu 100 metrów kwadratowych czy 80 metrów, tylko praktycznie, jak widzicie, są to indywidualne budowy, które możemy do waszych potrzeb dostosować. Pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj. Oczywiście mamy domy, które też już budowaliśmy. Możemy wam, że tak powiem, gotowe projekty zaoferować. Przy dogodnej cenie. Czyli rozmowa, jak zawsze, odbywa się tak, ile możecie, ile chcecie zainwestować, jaki wasz budżet wygląda. I wtedy ja oczywiście wam powiem, jest na to jakakolwiek szansa, czy szanse są małe, czy musicie swoje przemyślenia trochę zmienić, może trochę zmniejszyć dom, może trochę zmienić działkę, czy może też nie decydować się na emigrację do Paragwaju. My jesteśmy Polakami, ja z Kosią, z moją żoną, oczywiście też Polką, jesteśmy 20 lat. Także dwie dekady w Paragwaju, mamy tutaj doświadczenie. Dlatego jestem więcej jak przekonany, jeżeli chcecie konkretne wiadomości z naszego życia, z naszych doświadczeń, które tutaj mamy, zebrane jako Polacy przez 20 lat w Paragwaju, proszę zadzwonić, numer telefonu, jak i e-mail kontaktowy podajemy jak zawsze w opisie do wideo. Także proszę o tym nie zapominać, zgłaszajcie się i na koniec powiem wam mniej więcej, z jakimi cenami musimy się liczyć, czy musicie się wyliczyć, aby mieć jakiekolwiek szanse, żeby się osiedlić w Paragwaju, bo są to też istotne kwestie. No to możecie trochę zobaczyć właśnie kontener, jak wygląda trochę tu okolica, palmy, słoneczko świeci, fajnie jest. Tak więc jeszcze krótko co do cen, ja sądzę, że tak mniej więcej 100 tysięcy dolarów musicie liczyć, żeby się do Paragwaju przenieść, to jest absolutne minimum. Uważam, że Paragwaj nie jest krajem tanim. Mamy tu nasze wolności, z których się cieszymy. Na ogół jest pogoda dobra, chociaż dzisiaj jest zimno. Także. Mamy odwrotne porę roku, jak w Polsce czy w Europie, także teraz jest środek zimy. Wczoraj było zimno, dzisiaj też jest zimno. Przez to ta robocza kurtka ciepła. Ale jeżeli chcecie wolno żyć i budować swoje domy według swojego życzenia i korzystać z dóbr, które Paragwaj wam zapewnia, to jesteście na dobrej drodze.
Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania i filmik wam się podobał, łapka, kciuk w górę. Dzielcie się tym wideo na Facebooku, na Twitterze. Jak macie pytania, zadzwońcie. Numer, wszystkie dane kontaktowe pod spodem w opisie wideo, także możecie się chętnie ze mną skontaktować, czy też w sprawie budowy, czy też w sprawie załatwienia dokumentów, ale o tym będę kręcił następne wideo. Także trzymajcie się, dobrego dnia, dobrego tygodnia. Nie dajcie się, zawsze bądźcie uśmiechnięci i widzimy się w następnym wideo. Cześć, Zbyszek się kłania.